Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie o bestsellerach na lato. Jest bardzo ciepło, w końcu zaczęło się lato. Myślę, że ogólnie wszędzie, chociaż akurat tutaj u nas w Londynie pada i nie jest za przyjemnie, ale jest bardzo duszno. Także słuchajcie, czas właśnie na takie bestsellery letnie. Przedstawię Wam takie właśnie perfumy, które być może były już u mnie na kanale, a oczywiście warto odświeżyć, bo o bestsellerach lubi się właśnie mówić, także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia nowego odcinka. Serdecznie kochani, tak jak powiedziałam tu w intro, będzie dzisiaj o bestsellerach letnich. Witam zarówno moich stałych subskrybentów, jak i tych nowych. Oczywiście zapraszam Was, jeżeli Wam się podobają moje filmy, do subskrypcji i do lajkowania, kochani. Ale dzisiejszy temat jest taki bardzo bliski sercu, gdyż oczywiście będziemy mówili o bestsellerach i mniej więcej też chcę uchwycić tu bestsellery właśnie tu sklepowe. A wiadomo, że takich bestsellerów sklepowych zawsze mamy taki ranking, kiedy mówimy właśnie tu o bestsellerach, słuchajcie, takich, które w sklepie się bardzo dobrze sprzedają, i o takim bestsellerze, w związku z tym, że ja pracuję dla marki Estee Lauder, nie jest to sponsorowany odcinek, ale właśnie chciałam tu powiedzieć o dwóch bestsellerach, bez których lato by się nie udało. Słuchajcie, tak czy siak, czy możemy polecieć gdzieś i pojechać, czy nie, o tych bestsellerach warto wspomnieć. One się zawsze świetnie sprzedają i są jedne z lepszych perfum właśnie na lato. Co roku jest Bronze Goddess, bądźmy tą boginią lata, i właśnie tutaj są perfumy, które łączą właśnie taki kremowy, kokosowy aromat, który jest dość silny, przypomina właśnie takie typowe wakacje na jakiejś tropikalnej wyspie, kiedy jesteśmy otoczeni tutaj właśnie słońcem, wodą, palmami i oczywiście nasmarowane jesteśmy olejkiem. Moja koleżanka ostatnio właśnie, która przychodzi ciągle i się psika nimi, powiedziała, że jej się kojarzy tak to z latem i tak z taką czynnością właśnie smarowania tutaj ciała olejkiem, że po prostu nie może się oprzeć, żeby tych perfum nie mieć w swojej kolekcji. Słuchajcie, tu jest też kwiat tiare, bardzo piękny i bardzo taki soczysty, bujny i bym powiedziała pełny przepychu i właśnie przypominający o lecie kwiat. Jest tu też drzewo, słuchajcie, cedrowe i oczywiście patchouli. No ale też bym chciała też wspomnieć tutaj, słuchajcie, o drugim zapachu, który jest nowym tutaj nabytkiem, tutaj jeśli chodzi o Estee Lauder. Słuchajcie, on jest tak różny od Bronze Goddess, o Fresh i od tego o Parfum, że powiem Wam, że aż mi się nasuwa takie porównanie, ja go tutaj w którymś z odcinku omawiałam, takie porównanie do zapachów Tommy Forda. On jest dużo tańszy, słuchajcie, ale jeżeli ktoś jest zwolennikiem zapachów Tommy Forda, to gorąco polecam, dlatego że tu jest też ta sycylijska mandarynka, jest tutaj, słuchajcie, lemonka, są takie bardzo słonawe, akwatyczne nuty, które przypominają Wam właśnie coś świeżego, jak morska brysa i tu siedzenie na plaży właśnie, albo nawet gdzieś na skale i wdychanie tej pięknej bryzy morskiej. Właśnie to jest taki zapach, słuchajcie, bardzo odświeżający i też sprawiający, że czujemy się super i przygotowujemy do wakacji. Także słuchajcie, ten zapach jest wyprzedany w większości sklepach w Londynie. Ja Wam powiem, naprawdę to jest super bestseller, a w związku ze sceną jest naprawdę bardzo, bardzo, bym powiedziała, dobry w cenie, więc czemu nie go nabyć, i jest taki upajająco letni. Następnym zapachem, bez którego lato by się nie odbyło, przynajmniej dla mnie, to jest mój nowy hit, słuchajcie, tutaj zapomniana Omnia Coral Bulgari. To jest zapach z 2012, tutaj przypominam, jeżeli ktoś bardzo lubi analizować tutaj, kiedy ten zapach wyszedł. I słuchajcie, tu jest pomegranate, jest bergamotka, jest oczywiście specjalne jeżyny, takie goja, jest tutaj
lilia wodna i słuchajcie, jest również piżmo i taki piękny cedrowa nuta. One są bardzo pudrowe, ale bardzo świeże i takie, bym powiedziała, wizualizujące właśnie letnią porę, ale są przy tym też bardzo klasyczne. Ja pozwolicie, że sobie tutaj tą piękną, nawet nie wiem, gdzie tu jest ten wylot, przypominające, że właśnie idziemy gdzieś na kolację, na przykład letnią porą, ale też jesteśmy bardzo tutaj oryginalne, bo ten zapach jest bardziej pudrowy, bardziej taki, bym powiedziała, kobiecy, uwodzicielski, ale też tutaj kojarzy nam się z taką romantycznością lata i właśnie kolacją we dwoje. Także to jest mój bestseller też na lato, słuchajcie, o którym chcę wspomnieć. Jeżeli chcecie odejść od takich typowych tropikalnych zapachów i iść w kierunku takich nut troszeczkę bardziej, bym powiedziała, dynamiczno-pudrowych, bo to jest zapach dla mnie pudrowy. Ja tam wyczuwam te jeżyny właśnie tutaj z tym piżmem. One pięknie dają taki woal właśnie, bym powiedziała, enigmatyczny, ale też pełen kobiecości. Także gorąco. Jeśli chcecie być bardziej romantyczne, to oczywiście nie sposób tu nie wspomnieć o perfumach marka Jacobsa. Ja mam tutaj Z Kiss, ale wszystkie te, które wychodzą, są bardzo przeurocze właśnie tutaj na lato. Thea Peonia, ta brzoskwinia, ten fiołek gdzieś i piżmo, cedar i też osmantus daje właśnie takiej świeżości, niesamowitej takiej aury, słuchajcie, która kojarzy nam się właśnie z ciepełkiem, kiedy jest tu ciepło, słonecznie, chce nam się żyć, potrzebujemy takiego zapachu, może niekoniecznie dynamicznego, choć on jest taki właśnie takim świeżakiem, ale właśnie takim romantycznym, kiedy też kojarzy nam się, że przeżywamy też pewnie jakąś przygodę albo jakieś romantyczne uniesienia, ale jest to zawsze bestseller, jeśli chodzi o lata, o lato, dlatego że przywołuje właśnie, jest taki nienachalny, ale przywołuje taką romantyczną i bardzo przyjemną aurę i ja go wszystkim polecam, wszystkie takie marka Jacobsa właśnie zapachy typu właśnie Daisy, one są, tak jak powiedziałam, przeurocze, kobiece, bardzo bym powiedziała, nawet dziewczęce ja bym polecała do młodszych osób, albo takich, jak lubią zapachy niezobowiązujące. Takim zapachem jest też Miss Dior Blooming Bouquet. Ja poświęciłam bardzo dużo odcinków temu zapachowi, więc nie będę się tutaj rozwodzić, ale jest piękno cytruszowo kwiatowy zapach. Także ja zawsze go mam gdzieś na podorędziu. Ale jeżeli poszukujecie troszeczkę ostrzejszych takich zapachów z pazurem, to zaraz Wam przedstawię właśnie taki zapach, który może za taki obieżną odsłoną, o której właśnie przed chwilą Wam powiedziałam, jest to zapach Very Wong. Słuchajcie, Rock Princess. To jest zapach bardzo specyficzny, on jest taki buntowniczy właśnie z pazurem, ale również świeży tu z nutami właśnie malinowymi, brzoskwiniowymi, bergamotki też i heliotropu. Ja bardzo lubię tą wodną aurę heliotropu, oczywiście różą i jaśminem. Jest podobnie sztukokonat, ale w porównaniu właśnie z brązgodem, brązgodes tutaj z typowo takim kremowym kokosem, tu nie ma nic wspólnego. No i oczywiście ten piękny korek, który przed chwilą mi spadł i ten pierścień taki, który my możemy też nosić i mieć taką, słuchajcie, patrzę gdzie tu się psiknąć, taką buntowniczą aurę wokół siebie, czemu nie? Ja polecam ten zapach dla też młodszych osób, ale słuchajcie, czemu nie, jeżeli potrzebujemy nawet czegoś takiego bardzo dynamicznego, buntowniczego, takiego z pazurem, ale też świeżego i dającą właśnie taką aurę letnią, to gorąco Wam polecam. To jest taka strona trochę niespokojna. Ja powiem Wam, że mam fajne wspomnienia z tym zapachem. On nadal pachnie tak, jak go gdzieś tam w głowie zakodowałam. Być może jest bardziej, bym powiedziała, kwiatowy na mnie teraz.
No, ale też go trochę inaczej odbieram. Ja zrobiłam tutaj porównanie w ostatnich chyba odcinkach, także jak chcecie dokładnie co o nim myślę, to też serdecznie tam zapraszam. Jeżeli nam marzą się takie właśnie ekskluzywne all-inclusive wakacje, to muszę wspomnieć tu koniecznie o Eden Rock. Jest specjalny odcinek na moim kanale o tym, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Tam go jakby analizuję bardziej, ale słuchajcie, to jest taki zapach, który właśnie jest stosunkowo nowy. On został wydany w 2021, ale słuchajcie, to są takie cytrusowe, mineralne, solne, akwatyczne nuty. Bardzo ciekawe połączenie. Słuchajcie, tego kokosu, dwóch żywic, lamdanów i tutaj mastik i takiego żywicy z drzewa sosnowego też. I słuchajcie, tego jaśminu. Ten jaśmin jako tako się gdzieś tam wybija i on daje taką nutkę angelową, później się utlenia i tak jak mówię, jest bardziej cytrusowej rzeźki, ale też kojarzy się tutaj właśnie z plażą, być może basenem, gdzie sobie popijamy właśnie tutaj sangrię albo jakiś inny drink, leżymy, relaksujemy się i są to takie bardzo ekskluzywne perfumy. Pewnie nie dla każdego, ale niesamowite. I moim zdaniem, jeśli chodzi o takie niszowe zapachy, będzie to bestseller. Następnym zapachem, który ja uważam, że będzie moim zapachem roku i nie mogę przejść obok niego obojętnie, ja tu już chyba w drugim czy w trzecim odcinku wspominam o Chanel Paris Venise. Świetne, świetne ujęcie, słuchajcie, takiego słońca i cienia i jednocześnie połączenie olejku tutaj, takiego, którym smarujemy się, żeby przygotować ciało właśnie do tutaj opalenizny i do opalania. I on jest, słuchajcie, niesamowicie taki pudrowy, elegancki, estetyczny, bym powiedziała też enigmatyczny, bo on powstał właśnie ten zapach z bólu, a dokładną jego historię też poznacie tutaj w jednym z moich odcinków, ale jest niesamowity, bym powiedziała taki przyciągający komplementy, a przy okazji jednocześnie jest właśnie stonowany, ale bardzo wyrazisty, jednocześnie jest słoneczny, ale ma tą drugą nutę pazurkową, także serdecznie polecam Wam ten zapach, uważam, że będzie to bestsellerem i wśród zapachów takich bardziej niszowych, bo wiadomo, on jest tylko dostępny w butikach. Jeśli poszukujecie właśnie takich cytrusowych, pięknych zapachów, świeżaków, to polecam tutaj niedoceniony Sky Blossom Michaela Korsa, bardzo świeży. Macie w wyobraźni już takie błękitne, piękne niebo. Tutaj takie cytrusy, które się fajnie z tym zlewają. Oczywiście wakacyjny tutaj, wakacyjna atmosfera i taka świeżość bergamotki, cytrusa właśnie ze świeżością taką troszeczkę białego, takiego zakrąglenia białego piżma i ze świeżością, słuchajcie, tutaj wszystkich tych nut takich bardzo mandarynkowo-cytrusowych. Słuchajcie, próbuję to otworzyć. Ten zapach poprawia nastrój. Ja uważam, że on jest takim poprawiaczem nastroju. Zawsze świeżo się czujecie. Jest to taka bryza morska i właśnie ucieleśnienie, ja bym powiedziała, takiej bryzy wodnej i pięknego nieba. Także gorąco Wam polecam. Jest to zapach moim zdaniem niezawodnym, ale troszeczkę niedocenionym. I drugim takim świeżakiem Juya, nie wiem jak to przeczytać, Jo Malone. Taki zapach, który możecie właściwie layerować, czyli używać z innymi tutaj zapachami. Piękny, świeży, cytrusowy, który zawsze da Wam taką dozę właśnie świeżości, dynamiczności, bym powiedziała, takiej eksplozji cytrusowej i właśnie dobrego nastroju. Także to są moje propozycje i takie bestsellery, które wiem, że one się dobrze sprzedają. Pewne rzeczy są też tutaj filtrowane przeze mnie, czyli ja Wam pokazuję też zapachy, które na przykład dla mnie dużo znaczą. Jestem ciekawa właśnie Waszych tutaj typów, które są Wasze ulubione, albo zawsze po nie sięgacie, albo są jakimś nowym właśnie natchnieniem na nadchodzące lata. W zasadzie to lato już jest w pełni. I słuchajcie, to by było na dzisiaj wszystko. Zapraszam koniecznie do subskrypcji, do komentowania, bo bardzo się cieszę. Słuchajcie, na te komentarze i one rozwijają też kanał. No i oczywiście do lajkowania. Słuchajcie, następny odcinek będzie też o takich nietypowych zapachach, także koniecznie zostańcie ze mną i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!